Witam serdecznie i zapraszam na oglądania kolejnego filmu tym razem z wykorzystaniem solwera w badaniach operacyjnych, a dokładniej w zagadnieniu przydziału. Przydziału, czyli takiego powiedzmy zagadnienia, ale jakby wariantu zagadnienia transportowego, gdzie mamy określone na przykład. Czynności przez kilku pracowników i wiemy, ile czasu zajmuje każdemu z nich wykonanie pewnej określonej czynności od pierwszej do szóstej. I teraz naszym zagadnieniem jest odpowiednie dobranie. Takich osób, do takich zadań, czyli uzupełnienie tej tabelki tutaj zaznaczonej przeze mnie, aby funkcja celu, którą jest łączny czas wykonania tych czynności przez tych pracowników, był jak najniższy, a jednocześnie każdy pracownik wykonał tylko jedną e, czynność, i żeby każda z czynności była wykonana tylko przez jednego pracownika. Więc e, w tym momencie Zanim włączymy solwera, musimy na początek sumować. E, tutaj powiedzmy liczbę tych czynności e, wykonywaną przez naszych pracowników. Ona każda z nich powinna e, być zsumowana. Sumę raz zapisano można przeciągnąć, tak samo e, liczba tych pracowników pracujących przy danej e, czynności e, musi zostać również sumowana. Potem możemy to przeciągnąć na pozostałe czynności. I, i tak jak pokazywałam, trzeba zapisać funkcję celu w postaci sumy iloczynów, gdzie przemnażamy tutaj ten fakt, e, powiedzmy, wykonywania danej czynności przez pracownika razy ten czas, jaki jest potrzebny danemu pracownikowi na daną czynność. E, jeżeli chcemy już włączyć solwera, klikamy narzędzia, solwer. I tutaj uzupełniamy właśnie sobie naszą tabelkę. Ja tutaj przerzucę to trochę na dół, żeby było bardziej widoczne i zobaczmy, co robimy. Nasza funkcja celu, jeżeli na przykład powiedzmy, o, wybierzemy, że to jest ona, ona ma być minimalizowana, czyli osiągniemy na przykład najniższy możliwy czas wykonania ilości tam czynności, to. Potem musimy wybrać, co będzie naszymi zmiennymi decyzyjnymi. Zmiennymi decyzyjnymi będzie to pole e, obecnie składające się z samych zer e, i mogą oczywiście potem wynosić inne wartości. Potem musimy zaznaczyć, że e, każda z tych u nas czynności Musi dawać dokładnie jeden, bo w każdej kolumnie musi być tylko jedynka jedna pojedyncza wartość. Dlaczego jedynka? Zaraz sobie powiemy. I tak samo y, musi być dla kolumn, że w każdej kolumnie musi się pojawić tylko jedna jedynka y, czyli dokładnie suma musi się równać 1. Teraz jak na tutaj pokazałam, wszystkie zmienne decyzyjne musimy zrobić, że, równają, że są typu binarnego. Jeżeli gdziekolwiek klikniemy, że na przykład tu, w puste miejsce i klikniemy OK, to dochodzi nam w warunek, że każda z tych zmiennych decyzyjnych może mieć tylko charakter binarny, czyli albo przyjmować wartość 0, albo 1. Taki zapis oznacza tyle, że 0 oznacza, że dana czynność w ogóle nie będzie wykonana przez danego pracownika, nie wykona danej czynności M. A jeżeli w tym miejscu pojawiłaby się jedyneczka, oznacza to, że dany pracownik N wykonuje określoną czynność M. I to już gwarantuje to, że suma w danym wierszu będzie 1, czyli że łącznie mamy jednego. Prac, jednego pracownika, który będzie nam wykonywał którąś z czynności. I teraz, jeżeli zwróćcie uwagę, jeszcze może tam niekoniecznie to jest jasne, ale klikniemy Rozwiąż i wybierzemy sobie, jeżeli ktoś chce, raport wyników, bo to jest najważniejsze w tym zagadnieniu to w tym momencie wygenerowany jest już raport, gdzie ja oczywiście to ja zrobiłam. Sformatowane warunkowo mamy te jedyneczki, czyli 1 oznacza, że dany pracownik wykona daną czynność. Suma, pozostałe kolumny dają nam dokładnie 0, więc suma daje 1, warunek jest spełniony. Tutaj e, czynność drugą wykona pracownik trzeci, daje 1. Pozostałe elementy są zerowe. Tym, co wyrzuca Excel, się wcale nie przejmujcie, jeżeli macie ten zapis, e, że to jest jakieś 2, 22e minus 16, bo to oznacza, że to jest jakaś liczba dodatnia ale kręcowo niska, e, niska i e, bliska 0, jak sobie to powiększymy oznacza, że to jest 2,22 razy 10 do minus 16, czyli jest to liczba e, bardzo niska, ale dodatnia. Tutaj pojawił się bardzo podobny przykład, tylko e, tym się naprawdę nie przyjmujcie. Wynika to powiedzmy z takich założeń matematycznych, więc e, wcale tutaj na to nie patrzymy. Te wyniki, jeżeli sobie sformatujemy do liczb e, np. dwóch, trzech miejsc po przycinku, one faktycznie nie istnieją. Tak otrzymane zagadnienie tego przydziału określa, który pracownik którą czynność wykona, tak aby wartość na przykład mm, kosztu ich zatrudnienia była jak najniższa. Jeżeli macie problemy ze swoimi zadaniami, Możecie do mnie pisać na adres mailowy zadania, myślnik, projekty Możecie również wejść na stronę internetową, gdzie załączam więcej szczegółów dotyczących tego, w czym mogę Wam pomóc. Ze strony YouTube'a ja Was zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów. Tam możecie znaleźć nie tylko elementy badań operacyjnych, ale innych przedmiotów ilościowych, ekonomicznych. Jeżeli potrzebujecie się kontaktować, piście. Możecie komentować, yy, zadawać pytania, subskrybować, lajkować, wszystko jest dla Was przygotowane. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do dalszej nauki.